Bardzo gorąco i serdecznie witam po dłuższej przerwie. Wszyscy jesteśmy spragnieni wielkich i piłkarskich emocji, a godziny już praktycznie dzielą nas do powrotu na ligowe boiska. Przypomnę, Górnik rozpoczął przygotowania 8 stycznia. Ten okres przygotowawczy zakończony wyjazdem do Austrii. Teraz drużyna jest już w trakcie mikrocyklu przed pierwszym meczem wyjazdowym z Koroną Kielce. Na wstępie chciałbym poprosić trenera Marcina Brosza o podsumowanie kilku słowach, kilku zdaniach tego całego okresu, a później oczywiście oddam Państwu głos. Dzień dobry, bo ten okres był długi. Cieszymy się strasznie, że to już jest ten moment, że za chwilę będziemy grali. To jest tak naprawdę po to trenowaliśmy. I tutaj wracając do pytania, ostatni nasz sparring był w Austrii, w Salzburgu. Dla nas bardzo cenny, ważny, ale poprzednie mecze, które poprzedzały ten mecz, były bardzo ważne, aby przygotować zespół najlepiej jak potrafimy do tych pierwszych, szczególnie dwóch meczy. Pierwszy na wyjeździe w Kielcach oraz u siebie z Arką Gdynia. Na pewno tak naprawdę podsumują nas wyniki, jakie osiągniemy w tych meczach, ale i również jak będziemy się prezentowali. Wtedy tak naprawdę odpowiemy sobie na pytanie, czy ten okres, który przygotowywaliśmy się do tych pierwszych spotkań, wykorzystaliśmy maksymalnie, jak potrafiliśmy. Z naszej strony na dzisiaj uważamy, że wszystko idzie w dobrą stronę i zrobimy wszystko, żeby godnie się prezentować w tych pierwszych spotkaniach, no a najważniejsze, żeby zbierać punkty. Dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Paweł Czadow, Wyborcza. Panie trenerze, jak wygląda zgrywanie Prochaski z zespołem? Roman nie zagra w pierwszym meczu. Z Salzburgiem odniósł uraz. Wydawało nam się, że nie jest na tyle ciężki, stąd też między zmiana w 45, żeby nie pogłębiać tego urazu. I wydawało nam się, że ten uraz nie jest na tyle ciężki, żeby nie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu. Jednak no tutaj lekarze uważają i sztab medyczny, że bezpieczny dla zawodnika, żeby patrzeć na niego w szerszym kontekście jest, żeby jednak ten mecz nie było go w kadrze meczowej. A sam sposób gry tego zawodnika, czy jego umiejętność pasowania się w nowy zespół, to jest to, czego pan oczekiwał? To, że Roman jest z nami, to nie jest przypadek. Szukaliśmy zawodnika o podobnym profilu. Szukaliśmy zawodnika, który potrafi zmieniać ciężar gry. Bo patrząc na nasze ostatnie mecze, to jest coś, co możemy zdecydowanie polepszyć i to będzie z korzyścią dla zespołu, a potrzebowaliśmy zawodnika na już. Roman daje nam również alternatywy, jeśli chodzi o uderzenie z dystansu, bo to nie tylko zawodnik, który dobrze broni, dobrze się porusza po boisku, potrafi zmieniać ciężar, potrafi wprowadzać arytmię gry, ale i również potrafi sfinalizować akcję i to niejednokrotnie pokazywał, czy to w Bułgarii, czy to na boiskach w Czechach. Jest to też również zawodnik, który pozwoli nam dłużej utrzymać się przy piłce. To podstawowe jego cechy, które spowodowały, że bardzo nam zależało na przyjściu tego zawodnika. Cieszymy się strasznie, że jest z nami. Martwimy się tym, że nie może jeszcze zagrać w sobotę, ale na pewno w szerszym kontekście patrząc będzie to duże wzmocnienie naszego zespołu. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Zichlarz. Panie trenerze, pytanie o drugi transfer, o Erika. Jaki typ to jest zawodnika? Jak jego pan ocenia? Na prawym skrzydło szukaliśmy zawodnika, który potrafi nie tylko bronić, ale potrafi również wygrywać pojedynki jeden na jeden. Lubi grę dynamiczną, lubi grę do przodu i dobrze się czuje. Ważna była też dla nas współpraca pomiędzy nim a naszym prawym obrońcą. I tutaj szukaliśmy również zależności. A trzecia taka ważna rzecz, żeby znał naszą ligę, naszą ekstraklasę i myślę, że Erik spełnia te normy. Pamiętamy go z meczów Pucharu Europy, jak grał. Pamiętamy go, obserwowaliśmy go teraz, jak grał na boiskach w Serbii.
Jest to cały czas zawodnik, który się rozwija, bo to jest 97 rocznik, ale już piłkarz, który, tak jak mówię, potrafi sfinalizować akcję, ma dobre uderzenie, chce grać. Tak. Dla nas też bardzo ważne było, że jak tylko się dowiedział, że ma do nas przyjść, bardzo mu na tym zależało, bardzo chciał, zresztą podobnie jak Roman, widzą tutaj swoją szansę w naszym klubie i to było dla nas bardzo ważne po pierwszych rozmowach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ci dwaj zawodnicy na pewno wniosą coś innego niż mamy do tej pory w naszym zespole. Czy są kolejne pytania? Jacek Trocha, Dziennik Zachodni. Pamiętam, że sięgacie po zawodników z bliskiego nam kręgu kulturowego, właściwie można powiedzieć zamiedzy. Na pewno łatwiej mi przez to wejść do drużyny i zadomowić się w Polsce, prawda? Tak naprawdę, bo mówimy o 2-3 miesiącach bardzo ciężkiej dla nas pracy i tak, panie Jacku, ma pan rację, patrzyliśmy również na komunikacyjne rzeczy. To nie tylko język, ale też i na pewno obecność Martina, który tutaj jest bardzo ważną częścią zespołu, spowodowała, że gdzieś patrzyliśmy na ten kierunek, szukaliśmy piłkarzy w przypadku Erika, który cały czas się rozwija, ale już, tak jak powiedziałem, prędzej zna naszą ligę i powinien się tu bardzo dobrze odnaleźć. A w przypadku Romana, zawodnika doświadczonego, ale na pewno też rzeczą, która jest wiążącą, to jest kultura, to jest język i to jest to, że bardzo, bardzo chcieli tutaj występować na naszym stadionie i grać do Górnika Zabrze. Czy są jeszcze pytania? Panie trenerze, ta kontuzja Prochaski, na ile to komplikuje panu przygotowania do tego sobotniego meczu i jakie są alternatywy tutaj na środku pomocy? Ostatni mecz z Jagiellonią pokazał, że mamy możliwości. To tak jest. Nieszczęście jednego z piłkarzy powoduje, że ktoś następny dostanie szansę. Ja liczę na to, że zawodnicy, którzy nie tylko wejdą na daną pozycję, ale wejdą w całej formacji, jako zespół, będą się wspierać, będą sobie pomagali. I na pewno nie tylko wyjdą po to, żeby zagrać jedno spotkanie, ale żeby pokazać, że będą walczyli o to miejsce nie tylko w jednym meczu, ale i w perspektywie całej rundy i będą wzmocnieniem zespołu. A kto w danym momencie wyjdzie, jesteśmy jeszcze przed dwoma treningami przed meczem, na pewno gdzieś tam mamy dwa plany, ale tak naprawdę decyzja jeszcze do końca nie zapadła. Cały czas ta rywalizacja na boisku trwa.